Jest wiecznie problem z wykadrowaniem kuźwa w tym małym warsztacie. Ja pierdzielę, to się będzie wyprowadzić. O, matko i córko. Witajcie serdecznie w następnym odcinku z cyklu Olo Radzi. Pokazałem wam w dwóch ostatnich odcinkach. W jednym było, jak wywiercić otwór pod zawiasy puszkowe. W ostatnim odcinku było, jak przykręcić konfirmant bez użycia jakiegokolwiek przyrządu, czym grozi, jak się pomylimy, co zrobić, jak się pomylimy i w ogóle. A teraz wam pokażę, w jaki sposób, prosty sposób, przykręcić i wyregulować zawiasy w naszej szafce pokazowej. To jest szafka, taka mikroszafka, która powstała właśnie na potrzeby tych trzech, nie, przepraszam, tych dwóch filmów, bo tamten pierwszy był typowo pod coś innego, ale też związany właśnie z zawiasami puszkowymi. Tutaj mam zawiasy proste, które przykręca się w ten sposób. Więc bez zbędnego pitolenia zapraszam bliżej i oglądamy. Mamy nasze drzwiczki, mamy nasze zawiasy i teraz co? Żeby poprawnie przykręcić i wyregulować, no to trzeba je najpierw przykręcić, no nie? Jeżeli załóżmy, że ten korpus już wisi gdzieś, gdzie te drzwiczki trzeba ponownie na nowo przykręcić gdzieś w innym miejscu, bo nam się zerwało albo coś w tym stylu, no to w tym momencie łapiemy te drzwiczki w taki sposób, żeby nam się dotykały dwie krawędzie. Po prostu drzwi muszą się opierać o korpus szafki. Dźwigam do góry korpus, staram się go tutaj mniej więcej wypoziomować. Wkręt wkręcamy w górny otwór, mniej więcej w środku. OK. Pierwszy wkręt mamy przykręcony. To są tak zwane januszowe i instrukcje. W dolnym zawiasie znowu szukamy środka. O, drugi zawias przykręcony. Teraz trzeba, bądź należy, o, przykręcić resztę. I szafeczka gotowa. Drzwiczki mam ładnie przykręcone, ale podczas otwierania one są za blisko krawędzi samego korpusu. I teraz, żeby odsunąć front od korpusa, należy poluzować tą śrubę, trzymając drzwi, żeby nam nie spadły. Przesuwamy na pożądaną odległość. Przykręcamy. To samo robimy z dolną. I to samo robimy tutaj z dolną śrubą. Odkręcić, przesunąć, dokręcić. Jeżeli górę i dół mamy już przykręconą, to teraz po co są te śruby? Czy one są tylko do montażu? Nie. Zauważcie, że tutaj mam wyraźny skok. Mam za wysoko korpus albo za nisko front. Luzujemy śruby, wkręty. I dźwigamy cały zawias do góry, przykręcamy.
Okej, okay, to jest druga rzecz, którą wyregulowałem i pozostaje nam jeszcze jedna. Jeżeli okazuje się, że bok frontu nie jest równy z korpusem, należy odpowiednio wyregulować tutaj tą śrubę, wkręcając zawias cały przechyla się do wewnątrz, zamykam i górę mam wyregulowaną, pozostaje mi jeszcze dół, dlatego otwieram, również wkręcam delikatnie i korpus mam idealnie zlicowany. No dobrze, moi kochani, jak widzieliście, pokazałem wam pełny 100% sposób na wyregulowanie, na przykręcenie i wyregulowanie zawiasów puszkowych. Trzy sposoby, trzy regulacje są w tych zawiasach. Czasami zdarzają się bardziej skomplikowane zawiasy, ale ja nie będę tutaj się rozwodził na temat tych skomplikowanych, bo te skomplikowane w zasadzie, że tak powiem, one są mniej popularne ze względu na to, że są dużo droższe. Jeżeli wasz meblarz zrobił wam kiedyś taką szafę, meblościankę bądź kuchnię i macie problemy z tymi zawiasami, tutaj naprawdę w tym filmie znajdziecie każdy coś dla siebie, jeżeli chodzi o regulacje. Także moi panowie, bądź panie, bo może panowie na klawiaturkach jadą i normalnie nie mają czasu, nie? No, pozdrawiam wszystkich klawiaturowców. A tak poważnie, to szafka działa, to jest moja szafka testowa, specjalnie zbudowana dla was, także jest piękna, tu bardzo proszę o zachwalanie. Dobra, w linkach, w opisach macie dwa filmy poprzednie, jeżeli ktoś nie widział, serdecznie zapraszam. I cóż, to byłoby wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zostawienia komentarza pod filmem. Może macie z czymś problem, jeżeli chodzi o wasze meble, kuchnie, bądź inne takie pierdółki, popierdółki. No cóż, ja będę sobie tutaj pomału kończył mój nowy stół, bo robię sobie nowy stół. Mam nadzieję, że się wam też będzie podobał. Ale z tego stołu filmu nie będzie. Dobra. Bez pitolenia, pozdrawiam, Olo76 i na razie. Ciao, meblarze. Ha! Kuźwa. Tu nara.